Witam Was serdecznie z Gdyni, z pięknego hotelu, gdzie jesteśmy z moją żoną i wspólnie z naszą fundacją robimy fajną akcję dla dzieci z domów dziecka, więc całe szczęście nasz operator Piotrek, kamerzysta niezawodny jest zawsze mobilny i nawet tutaj przyjedzie, żeby nagrać dla Was typy. Oczywiście przy użyciu aplikacji Forbet. Ostatnio myślę, że mieliśmy dosyć dobrą passę, bo na KSW, nie na tym, na poprzednim, mieliśmy chyba tylko jedną wtopę, teraz trzy walki, to dosyć dużo, ale na UFC były dwie, więc myślę, że całkiem nieźle te karty nam wychodzą. Bardzo szybkie typowanie dzisiaj, słuchajcie, z jednego względu, bo na karcie najbliższego UFC jest sporo osób, których nie powinno tam być, przez wiadomo sytuację, jaka jest na świecie. Są to aż czterech zawodników. Nie wiem, dlaczego UFC tego nie blokuje, no ale widocznie nie mieszają się w politykę, ale myślę, że to już nie jest polityka, więc powinni to trochę przyhamować, więc nie będziemy tego standardowo typować. Czyli zaczniemy. McMahon, Rosa, to jest pierwsza walka, którą wytypujemy. Słuchajcie, Rosa ma od 2019 roku, taka ciekawostka, 9 albo 10 razy wypadła jej walka od 2019 roku, więc to jest, miejmy nadzieję, że ta walka się odbędzie i myślę, że Rosa wygra tą walkę, bo jest, jak widać, dosyć pechową zawodniczką. Kolejna walka, Griffin Magni, myślę, że Magni wygrywa tą walkę. Matt Brown, nieśmiertelny, z Barabeną. Kursy są porówno, myślę, że mam tutaj sentyment trochę do niego i też nie walczy, umówmy się, Brown nie jest klasowym zawodnikiem, myślę, że Matt Brown poradzi sobie tą walkę i przedłuży swoją pasę do dwóch zwycięstw rzędu. Kolejną walkę omijamy, myślę, że następna walka, którą poleciłbym Wam obstawić, jest Wood kontra Grasso. Grasso niestety znam dosyć dobrze, bo walczyła z moją żoną. Wygrała z moją żoną na gali takiej polskiej, bo w Chicago obstawiam, że z tą rywalką poradzi sobie łatwo Alexa i wygra tą walkę. Nie możemy typować skończeń ani typu, tylko po prostu wynik pojedynku, więc kolejna walka dla Grasso. Następną walkę, którą bym Wam polecił na kuponie, jest Dawid Dworak. Myślę, że to jest całkiem niezły kurs. Myślę, że wygra tą walkę dosyć nawet pewnie. Nie chcę się mylić, nie chcę Was, pamiętajcie, jak to co zawsze powtarzam, rozbijajcie kupony. Następną walkę, którą tak naprawdę zakończymy, bo te dwie ostatnie, szkoda, bo dużo bym o nich fajnie opowiedział, ale bo są naprawdę niezłe, ale jak mówię, omijamy je. Naszym main eventem będzie Blades Daukaus. Myślę, że Curtis wygra tą walkę. Jest też dosyć mocnym faworytem u bookmacherów i u większości fanów, więc tak samo klikamy. Jaki tu nam się zrobił kurs? Całkiem niezły ten kurs. Myślę nawet szczerze oprócz, tak jakbym miał Wam polecić już dokładniej, Dawid Dworak. Myślę, że ta walka nie będzie tak jak powiedziałem, myślę, że wygra to pewnie tą walkę, ale wcale bym go nie umieszczał na tym kuponie i zdjąłbym go z tego kuponu. Oczywiście pierwszy możecie zrobić cały, ale na drugi kupon co mówię, bym go zdjął z tego kuponu. Tak samo jak Matta Browna, resztę bym zostawił. Myślę, że te pięć walk, tak, to będą naprawdę pewniaczki, ale ten jeden kupon z siedmioma walkami w sumie nawet możecie zostawić, bo też myślę, że może to się udać, więc pozdrawiam Was z nadmorza i widzimy się pewnie za tydzień.